Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. No i jak widzicie W60 Łowca Demonów, jestem wam winien poniekąd taki film, dlatego że nie było podsumowania pierwszego dnia, który był tragiczny tak naprawdę. Myślę, że oczywiście nie tylko dla mnie, ale także dla innych graczy. Dlatego też nie miałem ochoty, mimo że mogłem nagrywać wam tego podsumowania. Zawsze mam zwyczaju na nowym serwerze robić właśnie taki odcinek około północy, gdzie pokazuję wam, jak nasza postać się rozwinęła, jak topka wygląda, jak tutaj ludzie polewelowali. No ale tak jak mówię, z racji tego, jak wyglądał ten pierwszy dzień, totalnie nie miałem już ochoty na to. No i po prostu zrezygnowałem, poszedłem spać. No ale dzisiaj nagram wam właśnie taką mini aktualizację, co tutaj się wydarzyło, jak ta moja postać się rozwinęła i jak to wszystko wyglądało. No bo zakończyliśmy tak naprawdę streama na poziomie 10, po 2,5 godzinach tak naprawdę około streamowania. 2,5 godziny nam zajęło to, żeby wbić poziom 10 i zdobyć klasę, no i tam jakieś początkowe lochy pokonać. To co mieliście na tej wczorajszej sklejce, bo wczoraj wam wrzuciłem również tam w ogóle, że widziałem, że chore wyświetlenia, już prawie 6000 wyświetleń ta sklejka zrobiła, odcinek o kodach tak samo już chyba z 8000, także dziękuję oczywiście pięknie. No i na tej sklejce widzieliście, co się działo na tym streamie. No ale nie działo się za wiele, bo tak naprawdę, no myślę, że nie skłamię jak powiem, że 90% czasu, który spędziliśmy na tym streamie, czyli no z tych 2,5 godziny, około 2,5 godziny oczywiście, jakieś 90% czasu to było właśnie patrzenie, jak grzybek, ogromny grzybek kręci nam się na ekranie, no i nic się nie dało zrobić. No ale później zaczęło to działać, może do tego zaraz przejdę w sumie. Na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, teraz wam przypominam, zostawcie tego kciuka, pewnie zrobi ten odcinek również duże wyświetlenia, zakładam, że wy również chcecie się powiedzmy wyżalić w komentarzach, także zróbcie to, jak to u was w ogóle wyglądało tego pierwszego dnia. Podejmijcie również decyzję, czy gramy tutaj dalej, czy odpuszczamy, to też zostawiam wam, do czego też chyba zaraz przejdę, więc w komentarzach możecie pisać. Zostawiajcie tego kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co mogę więcej powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o tego łowcę demonów, tak jak mówię, na sklejce widzieliście, zakończyliśmy streama, poziom 10, dopiero co kupiłem klaser. No i stwierdziłem, że wiecie, odpocznę sobie chwilkę po tym streamie, to była tam godzina około 18:30, no i generalnie wezmę się tutaj później do roboty. Coś tam zjadłem, zmontowałem wam ten film, no i mówię, że trzeba zacząć ten klaser nabijać. Niestety było to około godziny 19:30. Tutaj już ten film się dla was wrzucał, no a ja mówię, że musimy się wziąć za ten klaser, tak jak mówię. Niestety nie mogłem wejść na serwer, totalnie nie mogłem wejść na serwer. Serwer był jak dla mnie, bo to też zaraz do tego przejdę w ogóle, jak dla mnie serwer był nieosiągalny, nie dało się totalnie zalogować na postać. Ciągle było, że serwer nie odpowiada, tak jak na streamie jeszcze od czasu do czasu wbijaliśmy na tą postać, coś tutaj mogliśmy zrobić. Tak od godziny około właśnie 19:30 totalnie nie mogłem wejść na postać. Na telefonie mi się nieraz udawało, no ale wiadomo, na telefonie jak wygląda gierka, poza tym też co chwilę wyrzucało. No i tak naprawdę na tym 10 poziomie i z tym klaserem tam, nie wiem w końcu, czy troszkę nabiłem, czy nie nabiłem, powiedzmy tam z 5-10%, za grzyby to wiadomo, że tyle się nabija w kilka minut. Z tym klaserem na takim niskim poziomie, z tym w sumie 11 levelem, bo 11 level dobiliśmy lochami, nie mogłem wejść na serwer do godziny 23:20, to już wam tak troszeczkę skrócę historię. W międzyczasie były próby jakieś resetowania routerów, jakieś tam właśnie próby grania na telefonie, no cuda tutaj robiłem, próbowałem z telefonu internet udostępnić na komputer, żeby to się generalnie jakoś zaczęło kręcić, no ale nie było opcji, totalnie nie dało się wejść, no i tak sobie ten łowca demonów stał. Co dalej? Około godziny 23:20 coś takiego, nagle udało mi się wejść na serwer i ten serwer naprawdę szybko działał, powiem wam szczerze, nie wiem od czego to zależy w ogóle właśnie, co do tego działania serwera, to najśmieszniejsze było to, że masa ludzi oczywiście nie mogła wejść na ten serwer, masa ludzi miała ten sam problem, że nawet się nie mogli zalogować, już tutaj nie mówiąc o jakimś właśnie o jakimś klikaniu czegokolwiek. No a widziałem na Twitchu tam w kategorii Shakesa, że byli streamerzy, którzy sobie grali normalnie na tym serwerze i nawet nie mieli jakichś większych lagów, więc to też dla mnie było totalnie niezrozumiałe.
zrozumiałe, dlaczego tak naprawdę no ten sam serwer, wiadomo, że to tam są podobno jakieś inne te game serwery tak zwane, to tak naprawdę zależy od szczęścia, kto jak trafi, no ale właśnie dlaczego ktoś sobie może praktycznie bez lagów normalnie grać przez kilka godzin, no a ktoś nie może się nawet zalogować na konto. To jest tak naprawdę w tym wszystkim najbardziej niesprawiedliwe, bo jeżeli serwer by totalnie padł, nikt by nie mógł wejść, no to jeszcze powiedzmy pół biedy. No ale jak jeden sobie może grać, drugi sobie nie może, no to jest troszeczkę dziwne. Oczywiście nie mam tutaj pretensji do osób, które grały, tu broń Boże, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, tylko po prostu no źle to jest zrobione, że jeden może, drugi nie może, no tak być generalnie nie powinno. No i mamy godzinę 23:20, udało mi się wejść, tak jak mówię, zaczęło to chodzić w miarę sensownie, więc zacząłem wszystko robić na biegu, dosłownie, no wiecie, no zostało mi tam powiedzmy pół godziny około, no to klasera trochę, potem to mawkę, potem tam jakieś wymiana itemków, troszkę tutaj jakieś lożki, zaraz wam to też pokażę, jak to wygląda. Później tam ewentualnie znowu jakiś klaser, no tak, żeby wszystko zdążyć zrobić na tym koncie. No i powiedzmy, że w miarę mi się to udało, powiedzmy, że w miarę to szło. No wiadomo, że klaser nie był dopieszczony tak, jakbym chciał. W tym momencie mamy go, jak widzicie, 37,5%. Myślę, że na tym poziomie jeszcze z gemami na spokojnie z 45 mógłbym wyciągnąć. No ale tu niestety no, czas gonił, więc na biegu to wszystko robiłem. I tak w sumie ten klaser nie był zły, porównując tutaj po innych graczach. No ale właśnie, zacząłem to wszystko robić na biegu, na zmianę, byleby skończyć, byleby ten dzień zrobić. No i tak już kończąc tą historię, tak skracając ją powiedzmy do minimum, to koniec końców godzina 23:55. Jeszcze trochę klasera dobiłem, jeszcze tutaj mi zostało, nie wiem, 20-30 awki, doklikałem tą awkę, no i była 23:57 albo 58, gdzie tak naprawdę musiałem sobie zakręcić tutaj kółkiem i zrobić walki na arenie za punkty doświadczenia i tyle, nie? I postać by była generalnie zrobiona, miałem wtedy poziom 27,5. No ale niestety okazało się, że serwer nagle w minutę tak zaczął lagować, że jedno zakręcenie kołem zajmowało mi około 20 sekund, no i niestety kołem udało mi się pierwszego dnia zakręcić 12 razy bodajże, czyli 8 razy jeszcze zostało mi. Bardzo żałuję, bo bardzo nam dużo golda sypało, jak widzicie w ten pierwszy dzień udało mi się zrobić tutaj ulepszenia 7-6, udało mi się jakieś gemy pokopać, jeszcze się przebrać tutaj w itemki z dziurą jeszcze na dzisiaj powiedzmy przygotować, więc tego golda poszło z tego koła naprawdę dużo, no a w tych 8 kręceń jeszcze go mogło polecieć więcej, więc no bardzo, bardzo żałuję, że tak to się skończyło. A jeżeli chodzi o arenkę, o te punkty doświadczenia za ręki, no to nie zrobiliśmy żadnego ataku. No i te dwie rzeczy zmisowałem tak naprawdę. Wiecie, że ja jestem osobą, która gra na kontach, no to stara się to robić na tip-top, oczywiście jeżeli są to konta długoterminowe, więc no ja będę miał to teraz cały czas z tyłu głowy, że czegoś nie zrobiłem, że coś tam wiecie, coś mogłem lepiej po prostu zrobić na tym koncie, że nie zrobiłem tej arenki, że tym kółkiem nie zakręciłem tak, jak zakręcić powinienem, że tak powiem. No i ciągle będę miał to z tyłu głowy. Oczywiście robienie awki na tym o wiele niższym klaserze niż mógłbym normalnie, jeżeli start by wyglądał tak jak powiedzmy zawsze wyglądał, no to też poniekąd boli, więc decyzja tutaj należy do was. Ja zaraz będę odpalał streama, zaraz będziemy sobie rozgrywać drugi dzień. Póki co chodzi to w miarę git. Zrobiłem w ogóle, bo wczoraj to oprócz oczywiście W60 to w ogóle każdy serwer nie działał. Ja współczuję osobom, bo ja sobie na wszystkie konta ogarnąłem do południa, bo chciałem się skupić w pełni na tym W60 po południu. Współczuję osobom, które po południu musiały robić awkę nawet na innych serwerach, bo również te serwery nie działały. Także no jak ja bym na przykład tej awki nie zrobił i zostawił to sobie na wieczór, to bym na bank nie zrobił na żadnym koncie wczoraj awki, więc no niezrozumiałe, totalnie niezrozumiałe, nie wiem jak mogli do czegoś takiego dopuścić. Niestety mój film sprzed 2 dni się bardzo słabo zestarzał, no bo tam mówiłem, że serwery nie wytrzymają takiego połączenia, no ale nie wiedziałem, że aż tak, nie? W sensie zawsze jak są duże wydarzenia, zawsze są lagi, no ale one trwają tam godzinkę, dwie godzinki maksymalnie, no i potem się ogarnia, no a W60 tak naprawdę do godziny chyba pierwszej nie działał tak, jak działać powinien. Więc powiem wam szczerze, że tutaj akurat jeżeli chodzi właśnie o ten W60, to tak się skończył ten mój pierwszy dzień. No i pytanie do was, co robimy z tym fantem? Tak jak mówię, zaraz zaczynam drugi dzień, będę go rozgrywał tak, jakbym go rozgrywał normalnie, czyli że nie będę tam patrzył, że coś zmisowałem i tak dalej, no ale pytanie do was, czy mimo to, że ja wiem, że to jest nic, nie? W sensie no ja mam tak w głowie ustawione, że ja muszę wszystko zrobić na tip-top, bo inaczej nie chce mi się tutaj grać, no to i wiadomo, że to nie będzie miało nawet za kilka dni już znaczenia,
znaczenia, że ja w ten pierwszy dzień nie zakręciłem do końca kółkiem, nie zrobiłem tych ataków, no ale tak czy inaczej dajcie znać, czy gramy tutaj dalej na tym łowcy demonów, no dobrze, łowcy demonów, piszcie w komentarzach, czy może jednak odpuszczamy sobie, no i nie wiem, na jakimś kolejnym, może jak będzie ten pierwszy kontynentalny serwer, który ma wyjść po nowym roku, to może tam spróbujemy, po prostu piszcie, chętnie sobie poczytam, jak wy uważacie, no bo jeżeli miałbym grać, to bardziej dla was, aniżeli dla siebie w tym momencie, bo tak jak mówię, jak ja tutaj nie rozegrałem już tego tak, jakbym chciał rozegrać, no to dla mnie ta postać jest troszeczkę stracona, nie aż nie jakoś giga bardzo, no ale troszeczkę mimo wszystko jest stracona. Dobra, co do tego pierwszego dnia jeszcze, nie zrobiłem tutaj ogrywacza, może dzisiaj na streamku zrobimy, powinienem to zrobić. Nie zrobiłem tutaj, co jeszcze, grzybiarz został zrobiony, stokrotne dzięki mi wpadło, no ale jak widzicie nie mamy jakoś dużo tych osiągnięć swoją drogą, no a ręki nie zrobiłem, no bo to tak samo, no dlatego właśnie, że po prostu je nie zrobiłem, to też nie mam osiągnięcia, logiczne. Najedź 100 twierdz, no to tutaj sobie regularnie atakuje, widzicie. No wiadomo, wbiłem 25 level, kupiłem pakiet twierdzy, więc tą twierdzę też rozbudowałem. Mamy poziom 8, salka 5, kwatery 7, tutaj teraz eko buduje, akademia 5, kopalnia 1, koszary 2, więc tak sobie z tego pierwszego pakietu to wszystko porozbudowywałem. Co dalej? Jeżeli chodzi o lożki, to wam może popokazuję, jak to tutaj w tych walkach wyglądało. No widzicie, 23.15, nie? Coś tutaj zaczęło działać, czyli tak jak wam mówiłem, tam 23.20 około, no i tutaj 23.41, jeszcze ohydnego gremlina 23.48. Jakieś tam lochy mi się nie zapisały, już w tym momencie totalnie nie pamiętam jakie, więc wam nie powiem. Wiem, że z jednego lochu dostałem bardzo fajną klatę, tylko właśnie nie wiem, czy on mi się zapisał, czy nie. To był piąty, więc to chyba nie był gremlin. Poczekajcie, zaraz zerknę. No tutaj kilka ładnych odrodzeń akurat. Nie, to był kamienny olbrzym, a, czyli on mi się nie zapisał, dokładnie, tak, kamiennego olbrzyma niestety nie mam, ale kamienny olbrzym jeszcze na sam koniec dnia dał mi tą klatę, jak widzicie, z dziurą na 3 staty, bardzo fajna. Dlaczego mam poziom 28? Pewnie was to też ciekawi. Tak jak mówię, skończyłem w teorii dzień, bo skłamałbym was, jakbym powiedział, że z 28, miałem poziom 27,5, ale na SF Toolsie miałem jeszcze fajne procenty na właśnie tego kamiennego olbrzyma, więc przycisnąłem enter i tego kamiennego olbrzyma sobie tutaj mam. Machnąłem, szczerze mówiąc, więc jeszcze, no było to po północy, no ale tak samo jakbym miał jeszcze powiedzmy 10 minut więcej, to jeszcze bym go zrobił przed północą, więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że no ten 28 level pierwszego dnia udało mi się zdobyć. Musicie przyznać, że to jest i tak jeden z lepszych wyników moich jak na pierwsze dni, bo ja zawsze te pierwsze dni mam słabe dość, zawsze to słabo rozgrywam, no a tutaj nie zrobiliśmy ataków na arenie, nie zakręciliśmy kółkiem do końca, jak widzicie trochę już tu gemów zacząłem kopać za golda zwarty, no to póki co mi tylko poleciał jeden na HP, no i tu jakieś niestety na boczne staty, może tego na szczęście jeszcze wrzucę, żeby tutaj te lożki dalej popchnąć, ale to już na streamku będziemy ogarniać. No ale no, tak jak mówię, no generalnie koniec końców wyszło gidnie, no całe szczęście, że tą mawkę całą zużyłem, to najważniejsze, więc no ten 28 level po pierwszym dniu, jeden z lepszych wyników. Nie nagrywałem wam również podsumowania, dlatego że nikt na serwerze tak naprawdę nie zrobił jakichś giga dużych progresów. Nie, nawet nie sprawdzałem topki, bo nawet nie miałem na to czasu tak właśnie w okolicach północy, no bo skupiałem się tutaj głównie na swojej postaci. No ale mówię wam, nikt tak naprawdę nie wbił jakiegoś wysokiego poziomu. Chyba najwyższy poziom na serwerze to był właśnie 28. Mogę się mylić, bo tak jak mówię, nie sprawdzałem. Tam też screenów za dużo jakichś nie widziałem właśnie, jak to wyglądało przed północą, powiedzmy minutę. No ale jak tak zerknąłem na topkę, to właśnie były levele 28, 27. Nikt jakiegoś tam o wiele większego levela nie wbił. No i właśnie, dlaczego? Ano dlatego, że nie było jak grać. No i to, co już wam powiedziałem, w sumie, jeżeli każdy by miał te problemy, no to pół biedy, no ale niektórzy mogli grać normalnie przez cały czas, a niektórzy nie mogli wcale, więc no to tak naprawdę w tym wszystkim jest najgorsze. Widziałem, że niektórzy już powbijali jakieś tam klasery po 50% pierwszego dnia, no ale jakby się dało normalnie grać, no to wiadomo, że ten klaser też by o wiele lepiej wyglądał. Wszystko, chyba wam powiedziałem to, co wam chciałem, troszeczkę się pożaliłem, nie w ogóle serduszkowałem, ani nie odpowiadałem wam na komentarze, zostawiliście ich multum, ja to czytałem i pod tym wczorajszym odcinkiem, w sensie wczoraj były dwa odcinki, pod tym odcinkiem pierwszym z W60 pierwszej godziny, pod tym odcinkiem z kodami również też zostawiliście
bardzo dużo komentarzy, no ale większość z nich dotyczyła właśnie tych serwerów, które się paliły, które nie działały, więc nie wiedziałem, czy ja mam wam coś odpisywać na to, czy mam wam serduszkować. Jak wam zaserduszkuję, to ktoś to może źle odebrać, że się śmieje czy coś, że serwer nie działa, no a tu wiadomo, że nic w tym do śmiechu powiedzmy nie ma, więc stwierdziłem, że po prostu te komentarze poniekąd zignoruję, no i nie będę wam, no nie, po prostu przeczytałem, ale nie zostawiałem tam żadnych reakcji, tyle, nie? Wszystko, tak się zakończył dla mnie pierwszy dzień, zaraz zaczynamy drugi. Przypominam, piszcie w komentarzach, czy gramy tutaj dalej, próbujemy coś działać, czy odpuszczamy sobie, ja zobaczę, jak to będzie wyglądało jeszcze do jutra. Tak jak mówię, drugi dzień rozegram tak, jak chciałbym rozegrać i tak, jak powinienem rozegrać. Natomiast jeżeli chodzi o waszą decyzję, no to jutro ja ją podejmę właśnie na podstawie waszych komentarzy, nie? Tak sobie postanowiłem, żebyście to wy właśnie zdecydowali, czy kontynuujemy tą serię, czy jednak nie. Myślę, co wam tu mogę jeszcze powiedzieć, no ale no nie ma co za bardzo, nie? No nie ma co, wszystko chyba powiedziałem, 15 minut odcineczek, trochę się wyżaliłem, mam nadzieję, że również wam się zrobiło troszkę lepiej, dlatego, że no sami wiecie, jak to wygląda. W grupie raźniej, powiedzmy, a wiem, że na Discordzie bardzo była wczoraj potężna dyskusja, że tak powiem, no i ludzie tam się poniekąd spierali, że jak jednemu nie działa, no to drugi pisał, że też mu nie działa, no i tak jak mówię, we dwójkę zawsze raźniej. Jeszcze co do Helevatora, to również wczoraj to do mnie tak naprawdę dotarło, że fajnie, że ten Helevator będzie, o już się tutaj pojawia, że serwer nie odpowiada, zobaczcie, ale dzisiaj to chodzi w miarę, dzisiaj to chodzi sensownie, są tam jakieś delikatne ścinki. No ale tak czy inaczej chodzi to troszeczkę lepiej. Mówię, jeżeli chodzi o Helevator, to też jest to dość fajne. To jest w ogóle chyba przyczyna tych wszystkich lagów, że to wszystko zostało odpalone razem z Helevatorem. No ale jeżeli chodzi właśnie o niego, to bardzo fajnym dodatkiem na start tego serwera będzie tu właśnie ten pomarańczowy beryl, czyli po prostu gemik na główną cechę i na HP. Jeżeli chodzi o czas, kiedy go dostaniemy, no to za 8 dni, jak się skończy ten Helevator, w sumie to kiedy go odbierzemy, no ale wiecie, jak to wygląda. Wygląda tak, że no już pewnie każdy grzybiarz będzie miał kopalnię 10, więc to też będzie fajny buścik w ogóle tutaj, żeby wrzucić go do broni, no i sobie popchać lochy, więc w sumie to do mnie wczoraj dotarło. O, zobaczcie, teraz nas wylogowało, jak nam się warta skończyła. Dobra, trochę golda żeśmy sobie tutaj ogarnęli, więc możemy dalej próbować te gemy kopać. No, tak jak mówię, no jeżeli właśnie tak, to co też już chyba powiedziałem, nie wiem, może się powtarzam, po tej około 23, tam 15-20 zaczęło to sprawnie chodzić, no ale żeby na przykład klikać tą salę chwały, no i tutaj ten klaserek uzupełniać, no to też to nie szło, bo znowu chyba wam powiedziałem, mówię, nie wiem, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, chyba na początku wspominałem, że sala chwały była tak jakby wyłączona, czyli wchodziłeś w salę chwały, serwer ci chodził fajnie, wszystko mogłeś klikać, ale w sali chwały nie wyświetlał się żaden gracz, więc no wiadomo, że przy takim stanie rzeczy, no to i ten klaserek jest bardzo ciężko uzupełnić, tu jakby, no musicie się ze mną zgodzić. Dobra, wszystko, bo tu znowu nas zaczyna wywalać, będzie ciekawy ten stream, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Tak czy inaczej, dziękuję wam pięknie za uwagę. Oczywiście możecie używać moich kodzików. Widziałem, że też co niektórzy pisali, że im po kilka razy ten kod na W60 wszedł. Tak samo ten, więc no kto skorzystał, ten skorzystał. Przypominam, że ten działa tylko na W60 do poziomu 20, a ten działa na każdym serwerze od poziomu 10 po wejściu w Helevator. Tu oczywiście wczoraj na ten temat wleciał film, więc jak ktoś chce się dokładniej dowiedzieć o tych kodach, to może obejrzeć wczorajszy film z godziny 16. Macie zresztą wszystko nad moją głową. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie zostawić kciuka w górę, chyba nie powiedziałem, i przede wszystkim piszcie w tych komentarzach, co robimy, czy gramy tutaj dalej, czy nagrywamy dalej, czy robimy streamki dalej z tego W60, czy jednak sobie darujemy i spróbujemy za jakiś czas gdzie indziej. Tyle, dzięki pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!